No i proszę bardzo, trzecia choinka JXC jest z nami. Dzień dobry, kochani, witajcie w kolejnym Vlogmasie na moim kanale i dzisiaj jest 13 Vlogmas, to tyle. Mortka wyszykowana? Jeszcze. Jeszcze nie. Smaruję się, pielęgnuję się i będę gotowy za niedługo. Ja w tym czasie mam specjalne zadanie, jak specjalne zadanie od starego, czyli otworzyć... Jest jaka goro... Ciszej, pralko! No. Teraz jest lepiej. Mam otworzyć cały kalendarz adwentowy, bo jest trochę duży i przełożyć go do miseczki. Jak go otworzyć, bo jest troszeczkę mocno zafoliowany. O, zęby zawsze działają. Teraz pewnie pomyślicie, że będę wyjmował pojedyncze okienka. Otóż nie, otóż po prostu odkryłem, że można po prostu wyciągnąć całą tackę i wyciągnąć sobie cukierki. Hehe. I gotowe. Teraz otwórzmy sobie kalendarz adwentowy, ten najfajniejszy. Dzisiaj mamy 13, czy to jest dziś na wierzchu? 15 to jest. A zdałem sobie właśnie sprawę, że to dzisiaj już jest 14 vlogmas. Więc mamy 14 prezent. A w środku mamy jakieś inne pudło. No dobra, w tym pudle oczywiście są magnesiki, które zaraz sprawdzę, czy będą pasować gdzieś. I... A, świeczka! Teraz, wow, teraz ej, ta wydaje mi się być fajniejsza. Sorry, ale ta jest chyba fajniejsza. Już tak po zapachach rozpoznaję i tu nawet nie wiem, jak to może pachnieć. A jednak okazuje się, że ta jest fajniejsza i ma super kolory. A ta, no to może nie jest aż tak mój zapach, ale pewnie Piotrkowi się spodoba. W ogóle co my zrobimy z tymi świeczkami? Mamy już dosłownie świeczek do końca życia. Ja mogę palić do końca życia świeczki i one się nie skończą. Uzupełnione, ale nadal nie widać żadnego rydza. W salonie u nas były takie panele. Dzień dobry panu. I pomyślałem, że moglibyśmy je zrobić tym razem tutaj nad łóżkiem. Tylko właśnie nie wiem, jaki wzór. Więc teraz spróbuję się nimi pobawić i coś ułożyć na dywanie na razie. Co myślicie o tym? Wydaje mi się, że w sumie będzie spoko. W sensie chciałbym, żeby było podłużne, żeby zasłoniło te dziury. A przy okazji, żeby było jakieś ciekawe. Albo może coś takiego w sumie? Budowniczy zawsze da radę, bo budowniczy. I zdjęte. I proszę bardzo, co myślisz, Piotrze Harazińskiego, o naszej nowej lampce nad łóżkiem? Hello. Ale ładna. Dopiero teraz zauważyłem, bo jest w tym pokoju od 10 minut. Mocno świeci, troszeczkę muszę ściemnić, ale co jest fajne, można w nim ustawić takie światło jak normalnie w żarówce. Wtedy będziemy mieli, nie wiem, jak będziemy czytać książki, co się... Co? Będziemy robić? Czytać książki, no nieważne, ale jak będziemy coś robić, nie na komputerze, to można sobie podświetlić tą lampką i wtedy można sobie ściemniać, a tutaj tak średnio. Czyli to już jest ten dzień. Dzisiaj odbędzie się nasz pierwszy live z mieszkania. Wczoraj niestety nie było, ale już dzisiaj jest. Powinien być wczoraj, bo po prostu była niedziela, ale w poniedziałek też może, myślę, że się nikt nie obrazi. Panie hydrauliku, plecy panu pękły. Co pan tam szuka? Pieniędzy? To poszukamy razem. Żarty mamuśki. Pesta mamuśka. Nagrałem właśnie na TikToku unboxing wielkiej paczki z Lasza, która w ogóle przyszła do nas jeszcze przed przeprowadzką, ale nie miałem totalnie czasu, żeby ją otworzyć, a poza tym były tam pewne komplikacje. Tylko nikt nie mówił, że jak się tą paczkę położy na pościeli, to tak wygląda pościel. W sensie to jest brokat, ale nie było nigdzie napisane, że zostawia brokat za sobą. No dobra, jak już mamy wszystko gotowe, to lecimy. Teraz już wreszcie kupimy tą choinkę, już teraz na pewno. W sensie musi się udać. Idziemy do Obi. Mam nadzieję, że wszystko będzie co trzeba, że nie będzie jakaś brzydka. I w ogóle muszę wam pokazać, jak to ładnie wygląda, jak się wchodzi do pokoju. Zrobiłem taki specjalny dwukolorowy program, gdzie jest różowy i niebieski. Wow, mega! Wow, mega! Wow! Czy my właśnie przyjechaliśmy do Ikei tylko po to, żeby Piotrek zjadł obiad? Bo ja lubię Ikeę, no. Możliwe. Ty dziadu, to za deser, nie należy się. No dobra, należy się. Dzisiaj wstawił sześciopak na stories i się należy. Nasze dzisiejsze łupy. Piotrek ma klopsiki wege, ja mam porcik daim, Piotrek ma deser owoce leśne i jeszcze to jest chyba barsz, krokiet. Okej, ciekawe połączenie. I serio można tyle jeść i mieć sześciopak? W sensie, on mnie tutaj coś kłamie, nie no, cieszę się. On to jakoś ma pewnie obliczone, że to jest mega zdrowe i w ogóle, ale jestem w szoku. W ogóle nie wiem, czy to widzieliście, więc wam pokażę. On to wstawił dzisiaj na stories. Dlatego jestem w takim szoku. Piotrek, jak to spróbujesz, to ci wyparuje sześciopak. No Jezu, no oczywiście musi dowody zbrodni nagrywać. No i już ci wyparował sześciopak. Zrobił, już go nie ma. No i tam raz na jakiś czas można. Ja też raz na jakiś czas jem niezdrowo, 3 razy dziennie. Dziad akurat myje zęby, więc ja sobie pochodzę po Ikei i pooglądam ładne rzeczy. Może taka półka na kieliszki, bo my ogólnie nie mamy miejsca na kieliszki i potrzebujemy coś, żeby właśnie trzymać te kieliszki. Napiszcie, co o tym myślicie. Halo? A już do ciebie idę. Po prostu byłem na spotkaniu z kochankiem. Tutaj był Mikołaj, do którego ten dziad Piotrek mi nie pozwolił pójść. Tutaj. Chciałem pójść bardzo. Jak nie pozwoliłem? No nie, no, znaczy powiedziałeś, ja że ty nie chcesz, więc nie poszliśmy. Nie miałem ochoty, bo był sklep pełen ludzi, była to niedziela, ale nie miałem ochoty totalnie na ludzi i byłem głodny. Dobra, chodźmy. Nie mam dzisiaj Mikołaja,
ale mam nadzieję, że któregoś dnia jeszcze będzie i zdążę pójść. Muszę powiedzieć, co bym chciał, bo skąd mam wiedzieć, co mi kupić, jak mu nie powiedziałem. Chciałem tylko podtrzymać kamerę, bo tego nie robiłem w sumie bardzo dawno, a jest to z tym mikrofonem mega przyjemne. Polecam. Zapraszam do JTXC po najnowszą poduszkę z rudym szczurem. No i wreszcie dotarliśmy po choinkę. Wreszcie nadszedł ten moment i są z tego co widzę już wysokie. Ogólnie byliśmy w tym sklepie już tutaj tydzień temu, czy tam dwa tygodnie temu, jak szukaliśmy pierwszej, ale wtedy jeszcze nie było takiego wyboru. To co Piotrek? 3-metrowa? Nie, Jezus Maria, błagam, nie. No dobra, to może być 2 metry. Nie. Za dużo. Mamy już, proszę państwa, werdykt. Wygrywa choinka, która ma na sobie jeszcze szyszki. Ale strasznie mi się podoba. To jest w ogóle jakiś świerk, ale wygląda naprawdę fajnie. I według mnie wygląda podobnie co jodła frasera, więc jest fajna. Może jeszcze kupimy małego cyprysa? A ja nie wiem po co. Jest ładny i słodki. No jednego. Tu jest jeszcze taka ośnieżona. Ej, te są lepsze, no. No i proszę bardzo, trzecia choinka JTXC. Jest z nami. My dosłownie za 10 minut zaczynamy live'a, więc teraz dzieje się ekspresowe ubieranie choinki. Piotrek zakłada ekspresowo wszystkie nasze lampeczki. W ogóle ładna ta choinka jest. No ty jesteś taki ekspresowy, że ho ho. Ej. Czemu ta choinka jest taka ładna? Co jest na mnie tak? W ogóle wiecie, że ona kosztowała 40 zł? Albo 30? 40. Ustajmy, że 40. Porównując do tamtej choinki, która kosztowała 140, to wolę tą. Zdecydowanie wolę tą. I bo ogólnie 180 osób czeka w tym momencie na live'a. Chyba nigdy tak nie było, żeby tyle osób czekało na live'a. Piotrek, szykuj się. Także my zaczynamy live'a, pokażę wam, o, na żywo wam pokażę, jak włączam live'a. Więc uwaga, tutaj klikam rozpocznij stream. I teraz tutaj się powinien pojawić zaraz przycisk. Szybko, szybko, bo się spóźnię. O, dobra. Rozpoczynam transmisję na żywo i jesteśmy na żywo. Dzień dobry, kochani, witajcie w pierwszym live w naszym nowym mieszkaniu. Poszliśmy właśnie do galerii, żeby jeszcze załatwić jedną rzecz, bo chcę zrobić kalendarz adwentowy z tych kul, które pokazałem wam. I właśnie zadzwonił ktoś do Piotrka, a Piotrek do tej osoby. No co tam, kochany? Proszę bardzo, czuję się zdradzony. Czemu on jeszcze nadal gada z tą osobą? Obrzydliwe zachowanie. Aha, i był to Szymon i Mudor Mud. A do kogo powiedziałeś, kochany? Było tak dla żartu, żeby cię wkurzyć. A do kogo tak powiedziałeś? Muszę wiedzieć, o kogo być zazdrosnym. Oboje odebrali, nie wiem kto był pierwszy. Mają przechlapane. Okazuje się, że podobno chłopaki mają samochód. Nie wiem, o co chodzi. Pewnie to już widzieliście, bo oni też mają vlogmasy. Więc zapraszam oczywiście. Więc jestem ciekaw, oni mają nas przewieźć? Nie wiem, zobaczymy. Ale to raczej Mudor Mud. Więc o Mudor Muda jestem bardzo zazdrosny, ponieważ powiedziałeś, kochany. Albo oni nas przewiozą. Albo zrobimy wyścigi. Wiem, że lubisz. Wolę ubrać choinkę, szczerze. Na live w ogóle zorganizowaliśmy taki pomysł, że za każdego donata, i to nieważne jaki, cokolwiek tam jest, ważne, żeby ktoś się po prostu podpisał. Co prawda nie są one podpisane, ale po prostu tak, żeby ktoś poczuł się wyjątkowo i żeby ta choinka też miała jakiś gest, w sensie, żeby po prostu na tej choince były wasze bombki, a nie tylko takie po prostu położone. Więc proszę bardzo, tak się prezentuje choineczka. Mam tu torebeczki, o których wam mówiłem i zrobimy zaraz z tego kalendarz adwentowy. Akurat jutro jest 14, więc będę miał codziennie na każdym vlogmasie do otworzenia jeden torebeczkę kalendarza adwentowego aż do 25 grudnia, chyba tak wyjdzie mniej więcej. Co prawda sobie go sam zrobię, w sensie sam będę sobie pakował, bo nie ufam Piotrkowi. Ale i tak będzie fajnie, bo po prostu dla was będą niespodzianki i też po prostu będziemy na vlogmasach testować te rzeczy. Jejku, ale jak to cała paczka pachnie, w sensie ten zapach jest aż nie do opisania, to wszystko tak pięknie pachnie. Tak wyglądają te torebeczki, zobaczmy czy się zmieści. Może zacznijmy od takiej okrągłej, bo mam zielonego pojęcia. Padłem teraz na pomysł, że po prostu zapakuję te rzeczy, później je ponumeruję i zapomnę w sumie co jest w każdej torebce, bo każda torebka wygląda tak samo. I to będzie dla mnie niespodzianka. To jest dobry pomysł. Dobra, mam już zapakowane 4 takie torebeczki. Dziękuję bardzo, mam świetnego operatora. Moją mamę, może nos Rudolfa. To jest chyba kula pod prysznic do kąpieli, więc to muszę koniecznie przetestować, bo nie mam żadnego pojęcia jak to działa. Mam takie specjalne naklejki do kalendarza i teraz będziemy naklejać. Ja już nie mam żadnego pojęcia co jest gdzie. Jedyne co kojarzę to, gdzie jest ten żel pod prysznic, bo jest takie mega cienkie. No to naklejam. Tutaj mamy 14 i pierwszy, który będzie to ten. Nie mam żadnego pojęcia co tam jest. Serio, totalnie, tak może wyczuję. Te wszystkie rzeczy pachną już teraz identycznie, były w tej samej paczce. Naklejamy 14, jutro się dowiemy co tam jest. I pierwszy prezent. Gotowy. To jest coś mega ciężkiego. Ale co? Dowiemy się 20 grudnia. Te naklejki są przepiękne.
To był dobry zakup. Ogólnie to kupił Piotrek tak naprawdę. To był Piotrka pomysł, ale nie wykorzystał, więc ja wykorzystam. Myślę, że to jest ostatnia chwila, żeby wykorzystać te naklejki i już i tak nawet połowy nie wykorzystam. Tutaj mamy 21 i... coś takiego grubszego. W ogóle chyba coś źle obliczyłem, bo pakuję od 14 do 24 i wziąłem 14 prezentów, zostały mi 3. Magia. Nie wiem. Serio po kolei jest wszystko okej. Okay. Nie o co chodzi. Może po prostu matematyka to nie jest moja największa pasja na świecie. I nawet nie jest tak źle. Nigdy tak ładnie nie napisałem 25. Tutaj było normalnie 13. Ja troszeczkę poprawiłem. Troszeczkę mi jeszcze tych kul zostało, więc resztę zapakuję w taką folię, żeby sobie już je wykorzystać w styczniu, bo troszeczkę minie zanim będę mógł je użyć. W sensie najpierw muszę zużyć te, które będę miał w kalendarzu, a to troszeczkę jeszcze zajmę, ja się nie kąpię codziennie w wannie. Wiem, że to jest średnio ekologiczne, dlatego oni też specjalnie nie wysyłają żadnej folii, ale żeby one wytrzymały dłużej niż miesiąc, to jednak się powinno je zapakować, żeby te wszystkie aromaty, olejki zostały w środku. Proszę bardzo, co prawda widać folie, ale są bezpieczne i będę mógł sobie je w styczniu spokojnie otworzyć i cieszyć się nimi tak jak teraz. Przy okazji, jak poszliśmy do galerii, to zaopatrzyłem się w psikacze. W sumie one nie są z galerii, ja je zamawiam na Allegro, ale z odbiorem osobistym, więc po prostu idę do takiej pani do domu i biorę. To jest skomplikowane, ale to jest zdarza. W sensie nie wiem, jakim cudem one są tańsze i w ogóle. To nie są podrobione kosmetyki, ale są tańsze i to są te same, więc nie narzekam. Jest mój ukochany psikacz i spray do włosów. Ten spray do włosów przelewam do większej buteleczki, bo ta większa buteleczka ma fajniejszy psikacz. A psikaczem? Psikaczem to się trzeba nacieszyć. Nigdy nie za dużo. Ej, psiknąłem ci na rękę. Mam Piotrek pomysł na TikToka z tym dźwiękiem, zobacz. To nie ja, to Patryk. Tylko jak powiesz, że nie, to jesteś cienias. Patrz, bierzesz ten dźwięk. I ty teraz szukasz tego samochodu, nie? Coś tam oglądasz. To powiesz, że znalazłem dzisiaj jakąś tam Skodę z silnikiem jakimś 1.4 czy coś takiego. I ja powiem, a jest niebieski? No. I nagrasz? Przemyślimy. Zobaczmy. Mówiłem, że jesteś cienias. Zadzwonimy do pana. Mówiłem, że jesteś cienias. Trochę się już zrobiło późno, już zaraz jest północ. Dlatego ja wam, kochani, bardzo, bardzo dziękuję za to, że obejrzeliście dzisiejszego vlogmasa do końca. Widzimy się oczywiście w kolejnym codziennie o 19:00. Do zobaczenia i cześć, pa, pa!